rozłożyć na czynniki. Takie mamy zadanie. I trójmian, który mamy na te czynniki rozłożyć, to jest 8k kwadrat, odjąć 24k, odjąć 144. No jak widzę taki trójmian kwadratowy, gdzie są stosunkowo duże współczynniki liczbowe, to zawsze zastanawiam się, czy da się jakiś wspólny czynnik wyciągnąć przed nawias, bo to znacznie upraszcza dalszą zabawę z tym trójmianem, w szczególności jeżeli mamy go na czynniki rozłożyć. No to zastanówmy się, jaką tutaj można liczbę wyciągnąć przed nawias. No widzimy, że możemy ósemkę wyciągnąć, dlatego że ten pierwszy składnik się dzieli przez 8, 24k też się dzieli przez 8, no i 144 też się dzieli przez 8. Tego może tak od razu nie widać, ale sobie podzielimy pod kreskę i się przekonamy, że to się podzieli. 144 podzielić przez 8, no to tak, w 48 mieści się 1 raz, 1 razy 8 to jest 8, odejmujemy, zostaje 6, przepisujemy czwórkę, w 64 8 mieści się 8 razy, 8 razy 8 to jest 64, odejmujemy, zostaje 0 reszty. Rzeczywiście 144 podzieliło się przez 8 i wynik dzielenia to jest 18, czyli mogę tę ósemkę wyciągnąć przed nawias, zostanie mi w nawiasie k kwadrat, odjąć 3 razy k, no bo 24k podzielone przez 8 to jest 3k, był minus, więc zostaje minus, i odjąć 144 podzielić na 8 to jest, tak jak obliczyłem, 18. Prawda, że dużo prościej wygląda taki trójmian, zwłaszcza jeżeli mamy go rozkładać na czynniki, niż ten, od którego zaczęliśmy. Czyli to wyciągnięcie tego czynnika liczbowego tutaj nam istotnie uprościło rozwiązanie tego zadania. No właśnie, jak dalej to zrobimy? Zrobimy taką metodą, jak pokazywałem w poprzednich filmach, czyli przypomnimy sobie, że jak mnożę dwa takie wielomiany pierwszego stopnia, tutaj mam zmienną k, więc napiszę k plus jakaś stała, nazwijmy ją a. Jak to pomnożę przez drugi wielomian pierwszego stopnia, gdzie b to jest jakaś inna stała, no to wiemy, że po wymnożeniu dostaniemy coś takiego, że tutaj będziemy mieli sumę tych współczynników stałych razy k i dodać iloczyn tych dwóch liczb a i b. No i teraz cały problem znalezienia tego rozkładu, tak jak pokazywałem w poprzednich filmach, sprowadza się do znalezienia tych parametrów a i b. Przy czym wiemy, że suma a i b to jest ten współczynnik, który stoi przy k, czyli w tym wypadku minus 3, a iloczyn tych współczynników to jest ten współczynnik wolny tutaj, czyli w tym wypadku minus 18. Czyli muszę znaleźć takie liczby, które w sumie dają minus 3, a ich iloczyn daje minus 18. No to zastanówmy się może nad iloczynem najpierw. Muszę minus 18 rozłożyć na czynniki, na iloczyn dwóch liczb. Widzimy, że muszą one być przeciwnych znaków, skoro wynik ma być ujemny. No więc na przykład jak wezmę 1 razy 18, to muszę wziąć przeciwne znaki, czyli na przykład jak 1 jest z plusem, to 18 musi być z minusem. A jak 1 jest z minusem, to 18 musi być z plusem, więc w skrócie tak to zapiszę, że mam plus minus 1 razy minus plus 18. No ale żadna z tych kombinacji nie jest dobra, dlatego że suma się nie zgadza. Jak wezmę plus 1 minus 18, to mam minus 17, a powinno być minus 3, a jak wezmę minus 1 plus 18, to mam plus 17, tak czy inaczej jest źle. Więc weźmy inny rozkład, na przykład plus minus 2 razy przeciwne znaki, wtedy muszę wziąć tutaj 9. No i sprawdźmy sumę. 2 odjąć 9 to jest minus 7, minus 2 plus 9 to jest plus 7. Żadna z tych par nie daje minus 3, czyli jest źle. No to spróbujmy plus minus 3 razy minus plus, to jest trójka, może niewyraźnie, minus plus 6. Plus 3 odjąć 6 to będzie minus 3, czyli to jest właściwy rozkład. Znaleźliśmy, musimy wziąć plus 3 i minus 6, tak sobie tu zaznaczę. No i to nam da rozkład. Mógłbym teraz napisać od razu, że to jest 8 razy k dodać 3 razy k odjąć 6, ale nie zrobię tego, tylko w bardziej poglądowy sposób teraz rozłożę to na czynniki. Mianowicie tutaj zapiszę to tak, żeby dało się pogrupować i wyciągnąć jakieś wspólne czynniki przed nawias. No i tą minus trójkę właśnie zapiszę jako sumę trójki i minus szóstki, czyli napiszę, że tutaj zamiast całego tego współczynnika będziemy mieli plus 3k odjąć 6k, zamiast całej tej mam coś takiego. I teraz na koniec jeszcze przepisuję minus 18, tak jak było. No i ósemka jest na początku. I teraz z tej pierwszej części tutaj wyciągnę przed nawias k jako wspólny czynnik. W nawiasie zostanie mi k plus 3. K kwadrat podzielone przez k to jest k. 3k podzielone przez k to jest 3. A tutaj z drugiego
z drugiej części wyciągnę minus 6 przed nawias. No i zostanie mi k dodać 3 również, dlatego że minus 6 razy 3 to będzie minus 18, czyli się zgadza. No i widzimy, że mamy teraz wspólny czynnik, którym jest k plus 3. Tutaj jest wspólny czynnik. Mogę go wyciągnąć przed nawias. Czyli wyciągam przed nawias czynnik k plus 3. A co mi zostanie w nawiasie? No, w nawiasie z tego pierwszego składnika zostanie mi k, a z tego drugiego zostanie mi minus 6. No więc znalazłem ten rozpad na czynniki, o którym mówiłem już wcześniej, że to będzie 8 razy k plus 3 razy k minus 6. Widać zatem, że po pierwsze warto wyciągnąć wspólny czynnik liczbowy, a po drugie taki rozkład trójmianu na czynniki, no to znajdując parę liczb o zadanej sumie i zadanym iloczynie. Fajna taka łamigłówka do rozwiązania.